dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu dwutygodniowym. Czytanie jest oczywiście na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 26 sierpnia do 8 września 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie po prostu to, co jest dla Was, resztę zostawcie, ale pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy, do którego też warto zerknąć. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi naprawdę warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i strzelce, pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia. Wszystko to jest naprawdę bardzo cenne dla mnie, bardzo ważne, więc z góry Wam dziękuję za całe Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. I już nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, i zobaczmy sobie kartę wyroczni. Kreatywny zachwyt. Jaka piękna karta w odcieniach różu, super. Kreatywny zachwyt. Rozwijaj swoje pasje. No pięknie, kochani. Ok, talia dopowiadająca jest. No i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Król Pentakli. Czy jakieś działania mające na celu ustabilizowanie, poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenie siebie, zabezpieczenie rodziny, poprawę sytuacji materialnej. Kochani, część z Was bardzo mocno będzie myśleć o przyszłości, będzie planować jakąś przyszłość, będzie dokonywać jakichś planów, kroków, które będą miały na celu zabezpieczenie Was i tak mówię, w Waszej przyszłości, również pod względem finansowym. Część z Was może pomyśleć o jakimś ubezpieczeniu, odkładaniu pieniędzy, na przykład na emeryturę, na starość, tak? Ale część z Was też może planować jakieś wydatki, jakieś inwestycje finansowe, tego typu rzeczy. Król Pentakli zawsze myśli o sobie też, ale o swoich bliskich. To bardzo opiekuńcza energia, takiego ojca, męża, tak? Matki, żony, kogoś, kto dba nie tylko o siebie, ale również o swoją przestrzeń, o swoich bliskich. Właśnie tutaj z tą intencją będziecie, że tak powiem, planować różne rzeczy i działanie, albo będziecie inwestować w różne rzeczy i działanie. Król Pentakli, kochani, to też dobry czas, żeby przyjrzeć się temu, co materialne, co takie fizyczne. Wewnątrz, na zewnątrz nas. Dobry czas, żeby pomyśleć o diecie, o lepszym odżywianiu, o jakimś większym rodzaju odpoczynku, regeneracji. Coś, co dobrze by wpłynęło na nasze ciało. Może jakaś suplementacja, może odrzucenie czegoś ze swojej diety. Także tutaj też o tym warto pomyśleć w tym czasie. Zobaczmy tego Króla Pentakli. Dwójka mieczy. Ósemka kielichów. I ósemka mieczy. Śmierć. Rycerz buław. Czwórka mieczy. Kochani, mam wrażenie, że Wy macie jakiś dylemat, ale nie widzicie odpowiedzi. Stoicie na brzegu jakiejś takiej dużej transformacji w Waszym życiu, przejęcia kontroli, być może założenie nawet własnej firmy, być może, kochani, jakieś decyzji, które mają na celu faktycznie jakąś zmianę w Waszym życiu, szczególnie na polu zawodowym, ale również na polu miłosnym, przyjaźni i tak dalej. Ale wygląda na to, kochani, że tak jakby droga jest dla Was zablokowana, tak jakby nie dostrzegacie wszystkiego, wszystkich możliwości, nie dostrzegacie swojego potencjału, nie dostrzegacie czegoś, co macie na wyciągnięcie ręki. Mam wrażenie, że coś tu Was pcha do przodu, ale nie za bardzo wiecie, jak macie to ugryźć, nie bardzo wiecie, jak macie to zrobić. Jest jakieś takie rozdarcie też pomiędzy sercem a rozumem. Może część z Was chciałaby pójść do przodu, ale ma na utrzymaniu dom, dzieci, rodzinę i jakieś inne obowiązki, z których musicie się, że tak powiem, wywiązywać. Może część z Was chciałaby gdzieś podróżować, wyjechać, ale ma pod opieką właśnie bliskich, rodzinę, rodziców czy kogokolwiek, tak? Także czuję, kochani, że tutaj targają Wami pewnego rodzaju dylematy a propos Waszej przyszłości i a propos kroków, które macie podjąć, dotyczących pewnych inwestycji, przyszłości, być może planów zawodowych, ale też takich przyziemnych spraw. No i tutaj na spodzie, kochani, zachodzi jakaś potężna
energię transformacji. Mam wrażenie, że coś wewnątrz Was się transformuje i niedługo będzie gotowe do działania. Mam wrażenie, kochani, że jesteście na etapie jakiegoś takiego uleczenia albo jakiejś wewnętrznej przemiany. Tak jak widzicie, kokon jest nieruchomy, tak? On jest, poczwarka jest zamknięta w środku i tam przychodzi transformacja. I mam wrażenie, że coś takiego u Was zachodzi na poziomie bardzo mocno podświadomym, że tak jakby dojrzewa coś w Was, żeby zyskać tą odwagę do jakiegoś takiego skoku naprzód, do jakiegoś ryzyka, do podjęcia jakiegoś działania. Nie wiem, na ile to jest gotowe już, bardziej mi się wydaje, że dopiero na tym etapie dojrzewania, bo jeszcze tutaj nie wszystko dostrzegacie, nie wszystko widzicie, ale kochani, jak już dojrzeje i wyjdzie na jaw, to będziecie w stanie, kurde, zrobić naprawdę potężne rzeczy, bo tutaj mamy i tego cesarza, i trójkę kielichów, i głupca, także tutaj mam wrażenie, że dojrzewacie do jakiegoś ryzykownego działania, bardzo ryzykownego działania, ale takiego, które może przynieść Wam dużo stabilizacji, być może właśnie otwarcie własnej firmy, być może, kochani, jakąś decyzję dotyczącą kogoś, tak, jakiejś współpracy albo partnerstwa, ale tak jakby jeszcze nie do końca jest Was ta gotowość, żeby zaryzykować, żeby zadziałać. No ale okej, to się rodzi, to się dopiero transformuje, także dajmy temu czas i kochani, dajmy się temu przetransformowywać, tak? Procesować, tak? To będzie ważne. Piątka pentakli, mag, no właśnie, bo kochani, Wy jeszcze nie dostrzegacie swojej mocy, tak jakby Wasza moc jest jeszcze troszeczkę przed Wami ukryta, troszeczkę jesteście w tej energii braku, że nie macie, że macie wiecznie mało pieniędzy, że wiecznie Wam czegoś brakuje, że wiecznie jesteście niewystarczające, że nikt Was nie wspiera i tak dalej, ale tu się coś, kochani, zmienia na poziomie bardzo mocno wewnętrznym, więc dobrze, dajmy się temu zmieniać, dajmy się temu procesować. Zobaczmy, co z zewnątrz, kochani, do Was idzie. A z zewnątrz idzie dziewiątka kielichów. Bardzo fajnie. Jakiś czas zabawy, miło spędzonego czasu, może jakieś zaproszenia na drinki, na wyjście, na kolację, ale dziewiątka kielichów, kochani, też jest kartą spełnienia marzeń, więc może tutaj jakieś marzenie na horyzoncie się dla Was zamanifestuje. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów. Dwójka była odwrócona. O, patrzcie. Nie cesarz, tylko arcykapłan. I rycerz mieczy. Rycerz kielichów. Księżyc, dziesiątka kielichów. No, kochani, tutaj wygląda na to, że ktoś przyjdzie do Was z jakąś propozycją, z jakąś ważną wiadomością. I trochę mi się pokazuje tak, że ktoś Was postawi tutaj przed faktem dokonanym. Tak jakby nie pozostawi Wam jakiejś decyzji, tylko na zasadzie przedstawi Wam jakąś ofertę i na zasadzie ja nie przyjmuję odmowy, tak? Musisz się zgodzić, mój drogi strzelcu. Ale to będzie coś, przed czym nie będziecie musieli się zbyt długo bronić. I mimo, że tutaj jest jeszcze troszkę niepewności, mam wrażenie, że Wy w to wejdziecie. To jest jakiś rodzaj nowego początku. Dla części z Was, kochani, bardzo mocno widzę ofertę romantyczną. Dla części z Was może być tak, kochani, że jeżeli jesteście singlami, może pojawić się nagle rycerz na białym koniu, a właściwie tutaj jakiś arcykapłan na białym koniu, który wyzna Wam swoją miłość. To może być ktoś, kogo już znacie, ale ta osoba może oficjalnie powiedzieć, że jest Wami zainteresowana i chce Was bliżej poznać i nie przyjmuje odmowy na zasadzie, żeby dać mu po prostu szansę, dać jej szansę i koniec, kropka. Mam wrażenie, że to będzie ktoś bardzo zdecydowany, bardzo charyzmatyczny, ale jednocześnie bardzo przekonujący i uroczy w tym wszystkim, co sprawi, kochani, że macie szansę tutaj się otworzyć właśnie na ten nowy początek, otworzyć na jakąś miłość, która może być dla Was totalnym, totalnym zaskoczeniem i gromem z jasnego nieba, ale jednocześnie takim otwarciem oczu. Dla części z Was może to być to, kochani, że tutaj właśnie czekacie na jakiś znak, czekacie na cokolwiek i to może być Wasz znak. Więc, kochani, grubo bym powiedziała. Dla części z Was oczywiście, jeżeli już jesteście w jakichś związkach, ale takich bym powiedziała może nieformalnych jeszcze, ta osoba ni z gruchy, ni z piotruchy może powiedzieć, masz zostać moją żoną, masz zostać moim mężem, koniec, kropka, nie przyjmuję odmowy. I to w tym wszystkim, wiecie co, ja tak mówię, że masz i tak dalej, ale to nie będzie z perspektywy zmuszenia, tylko to będzie w takiej całej swojej okazałości tak urocze, że Wy po prostu nie powiecie nie, bo to będzie coś, co jest Waszym spełnieniem marzeń, coś, czego pragniecie. Więc dla Was oczywiste będzie przyjęcie tej propozycji. Ale kochani, dla części z Was może to być jakiś rodzaj propozycji też zawodowej, bardzo mocno czuję. Szczególnie opartej na jakiejś podróży, wyjeździe. Może, kochani, pójściu naprzód, zostawienie tego, co Wam nie służy. Mam wrażenie, że część z Was może otrzymać propozycję przejęcia szefostwa gdzieś, przejęcia jakiejś chwili częściowo, albo, kochani, wykorzystanie jakichś swoich talentów, może właśnie kreatywnych pasji, czy coś takiego, w celu współtworzenia czegoś, co
co ma szansę się fajnie rozwinąć tutaj, zdecydowanie ma szansę się rozwinąć. I kochani, wasze serduszko do tego mocniej bije, bo to jest to, co zawsze chcieliście, więc kochani, no odmowa nawet nie będzie, że tak powiem, w waszym zasięgu, tylko od razu powiecie temu zdecydowane tak. Więc tak to właśnie wygląda. Okej, lecimy dalej. Co w związkach? A w związkach, a z kielichów, czyli widzicie, faktycznie nowy początek. Uleje się z tego kielicha komuś, więc dla osób, które są jeszcze w takich świeższych związkach, nie takich długodystansowych, to mogą być pierwsze wyznanie miłości, ale też właśnie propozycje małżeństwa, zamieszkanie, czy wejścia na wyższy szczebel, że tak powiem, w tym związku. Ale nawet, kochani, osoby, które są i 50 lat po ślubie, a z kielichów może oznaczać odświeżenie uczuć, może oznaczać jakiś nowy rozdział dla was, może oznaczać nagły taki przypływ emocji bardzo dużych w stosunku do partnera, partnerki. To jest piękna energia, jakby nie patrzeć. Zobaczmy tego asa kielichów. Siódemka kielichów. Umiarkowanie. Tak, kochani, tutaj jest ewidentna energia, zostań moją żoną, zostań moim mężem, chcę się z tobą zestarzeć, chcę z tobą tworzyć rodzinę, chcę mieć z tobą dzieci, chcę mieć z tobą wszystko, chcę z tobą zamieszkać, chcę z tobą gotować, chcę z tobą sprzątać, chcę z tobą żyć i chcę z tobą funkcjonować. Także to jest bardzo mocna energia bliskości, pożądania, kochania, miłości, ale też przetransformowania tego w zupełnie nową energię. Więc dla osób, które są w związkach takich, mówię, nieformalnych, jeszcze niedoprecyzowanych, niesprecyzowanych i tak dalej, to wszystko, kochani, się będzie transformować w najbliższym czasie i usłyszycie takie słowa, które was wbiją po prostu wow. I kochani, zdecydowanie wasz związek przechodzi poważną transformację w coś poważniejszego, w coś stabilnego, w coś naprawdę pięknego. Kochani, tak patrzę na te karty tutaj, as kielichów, siódemka kielichów, umiarkowanie. Jeżeli do tej pory ciężko wam było zajść w ciążę, a bardzo tego pragniecie, czuję, że tutaj może zajść jakiś rodzaj nawet cudu, tak mi przychodzi taka energia, że cud może się zdarzyć i kochani, możecie doczekać w końcu potomstwa upragnionego. Więc dla osób, które tego pragną, które się starały długi czas i nie mogły zajść w ciążę, jest tutaj, kochani, okazja do powiększenia zdecydowanie rodziny. Dla osób, które są w długoletnich związkach, tak jak mówię, może być tak, moi drodzy, że nie wiem czemu, jakoś tak czuję, że partner może wam czytać w myślach w nadchodzącym czasie. Na zasadzie, ale bym pojechała sobie na spa, jakieś odpoczęła. Bach, kurde, propozycja. Ale mam ochotę, nie wiem, coś zmienić w domu, kupić coś do domu. Bach, zakupy, nie? Takie mam wrażenie, że tutaj jest kwestia właśnie takiego też czytania w myślach. Ale też rozwiania jakichś wątpliwości. Jeżeli ostatnimi czasy te uczucia między wami trochę osłabły i marzyliście o jakichś harlekinowych romansach i rycerzach właśnie na białym koniu, nagle może okazać się, że ten rycerz jest obok was i może zrobić coś nieoczekiwanego, co sprawi, że stwierdzicie, kurde, jaką jestem szczęściarą, jakim jestem szczęściarzem, że mam tą drugą połówkę właśnie przy sobie. Także spodziewajcie się aktów miłości, spodziewajcie się takich polotów pasji, a przede wszystkim spodziewajcie się jakiejś zmiany energetycznej, transformacji w waszym związku, co zdecydowanie wprowadzi więcej uczuć, więcej równowagi, ale też, kochani, wzrost, jakieś takie ustabilizowanie tej waszej energii i tak jak mówię, dla części z was może powiększenie rodziny albo przynajmniej jakąś ekspansję na tym poziomie. Dobra, single! Co u was? Single, wy macie siódemkę mieczy, aucik. Co to za energia? Siódemka mieczy to jest karta oszustwa, kłamcy, karta manipulatora, ale też czasami autosabotażu i uciekania od odpowiedzialności. Czasami, kochani, ostrożności nadmiernej. Zobaczmy na tą siódemkę mieczy, o co tutaj chodzi. Dziewiątka buław. Trójka kielichów. Królowa mieczy. Okej, to nie ma złych kart. Więc o co chodzi? Czyżby to była wasza energia?
strzelce. Bo tutaj mi się pojawia, kochani, że ktoś z waszego grona znajomych jest wami poważnie zainteresowany. I wygląda na to, że w najbliższym czasie przedstawi wam ofertę jakiegoś romansu, wspólnej podróży, jakiegoś wyjazdu, czy czegokolwiek, co mogłoby was zainspirować do otwarcia się na nowy początek. Ale ja widzę, kochani, że wy nie jesteście tym zainteresowani. Po pierwsze, widzę w was bardzo dużo takiej energii ostrożności. Tak jakbyście mówili, że wszystkie kobiety kłamią, manipulują, rozczarowują. Wszyscy faceci to kłamcy, oszuści, zdrajcy i tak dalej. Wy macie w sobie bardzo dużo blokad na tym poziomie takiej energii otwartości, jeśli chodzi o miłość. Z dziewiątką puław jest to zdecydowanie wynikiem jakichś doświadczeń, które mieliście, ciężkich związków, ciężkich sytuacji, które wpłynęły na to, że właśnie postawiliście bardzo wysokie mury i można powiedzieć, że odzagrodziliście swoje serce i nie jesteście teraz gotowi na miłość, nie jesteście gotowe na miłość. Aczkolwiek ta miłość puka do waszych drzwi i to jest tutaj bardzo wyraźne. Macie szansę na jakiś nowy początek z tą osobą, jeżeli tylko pozwolicie tej osobie na to. Myślę, kochani, że od razu wiadomo, że nie musicie wskakiwać tej osobie do łóżka, nie od razu musicie przyjmować pierścionków zaręczynowych i nie wiadomo co. Ale myślę, że jeżeli dacie temu szansę i po prostu pozwolicie o siebie zadbać, zobaczycie, że ta osoba się mega stara, że jest zupełnie inna od osób, z którymi spotykaliście się kiedyś. Że jest to osoba szczera, bardzo otwarta i ta osoba może przynieść wam bardzo, bardzo dużo uleczenia. I z drugiej strony, kochani, może okazać się naprawdę dla was takim cesarzem, taką osobą do trwałego związku, do prawdziwego związku. Pozwoli wam spojrzeć na miłość zupełnie z innej perspektywy. Więc wydaje mi się, kochani, że warto dać temu szansę. Ja wiem, że macie w sobie dużo blokad, że jest was dużo obaw, że może tu jest właśnie ta energia takiego autosabotażu na zasadzie, o, ta osoba to w ogóle nie jest dla mnie, albo cokolwiek, tak? No, albo tak jak mówię, wszyscy faceci, wszystkie kobiety to i tamto, siamto. Aczkolwiek widzę, kochani, że tu jest naprawdę bardzo duży potencjał w tym związku i myślę, że warto dać temu szansę, bo to może przynieść wam zakończenie właśnie złamanego serca i może przynieść zakończenie takiego cierpienia w wyniku jakichś doświadczeń z przeszłości. No, wyjście z jaskini, dokładnie. Nie brońcie się przed tym właśnie, bo dziesiątka kielichów. To jest, kochani, wasza szansa na takie żyli i długo szczęśliwie. Więc macie szansę zbliżyć się do kogoś, macie szansę poznać kogoś bliżej, kto może okazać się naprawdę kimś ważnym dla was w przyszłości. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, dziewiątka mieczy. Tutaj, kochani, jakieś stresy mogą się szykować. Dziewiątka mieczy mówi o nieprzespanych nocach, mówi o czarnowictwie, więc czymś, co się, kochani, będziecie troszeczkę martwić. Zobaczmy tą dziewiątkę mieczy, o co tutaj chodzi. Dziesiątka mieczy. Rydwan. Szóstka buław. Ale to się zakończy. Okej. No właśnie. Mam wrażenie, że martwicie się samym faktem zakończenia czegoś i troszeczkę tutaj demonizujecie coś. Nie wiem, o co chodzi, bo jest tutaj szansa na pójście do przodu. Dla części z was ma szansa na przeprowadzkę, dla części z was na podróż. Dla części z was, kochani, jest to przyjęcie czyjejś propozycji, czy to w miłości, czy to w pracy, czy to w jakichkolwiek innych aspektach. I wygląda na to, kochani, że wy strasznie to demonizujecie, że jak to się zakończy, to się zawali, to się stanie, to się tamto stanie, to w ogóle niesamowite będzie i to w ogóle będzie masakra i sobie nie poradzę i ta osoba mnie zostawi, rzuci, albo tu ktoś mnie wyroluje. Mam wrażenie, kochani, nie wiem, o co chodzi, ale tu jest jakiś rodzaj propozycji od kogoś. I tak jak mówię, dla części z was może to być propozycja w miłości, dla części z was może to być propozycja od partnera, partnerki, dla części z was to może być propozycja od siostry, brata, znajomego i tak dalej, i tak dalej. I ta propozycja może dotyczyć naprawdę różnych rzeczy. Aczkolwiek mam wrażenie, że wy bardzo chcecie przyjąć tą propozycję, ale wiecie, że żeby ją przyjąć, coś musi się zakończyć. I to zakończenie jest strasznie przez was demonizowane w jakiś sposób. Jest takie, o Boże, to będzie przecież jakaś totalna masakra. A tymczasem, kochani, karty wskazują, że to nie będzie totalna masakra, tylko to będzie jakiś happy end. To pójdzie z lekkością, pójdzie w kierunku sukcesu, trudności zostaną pokonane, a wy będziecie mieli szansę otworzyć się na miłość. Na miłość, tak, też, ale na jakąś pasję, na jakąś przygodę, na jakieś nowe przedsięwzięcie. I wygląda na to, kochani, że właśnie wystarczy zaufać, przestać się oglądać, autosabotować swoje jakieś tam działania, tylko po prostu zaufać i wejść do tego z otwartością, bo to, co do tego zmierzacie, może okazać się naprawdę dla was bardzo korzystne. I to płynie z grona znajomych, przyjaciół. Ta propozycja, paść buław, rycerz pentakli, księżyc. No dokładnie, idziecie trochę w nieznane. Oczywiście, że w nieznane, ale jednak jest to jakaś przygoda dosyć ekscytująca. Z rycerzem pentakli mówi, nie śpiesz się, ale jednak rób ten krok. Król mieczy, odetnij się od tego, ci nie służy i as kielichów, otwórz się na to coś nowego.
otwórz się na to coś nowego, bo to przyniesie Ci sukces, przyniesie Ci jakieś spełnienie, przyniesie Ci poprawę samopoczucia, pewności siebie. Jest to propozycja, którą warto przyjąć i przestań to demonizować, nic złego się nie wydarzy. Wszechświat Cię wspiera i kochana jesteś, kochany, jesteś naprawdę na właściwej drodze, więc ruszaj. Przestań marudzić, tylko ruszaj do przodu. Okej, okay. Praca i finanse. Królowa Mieczy. O, tu jest czas, kochani, wyrażenia siebie, czas cięcia, czas postawienia pewnych granic, no i czas ważnych decyzji. Uhu, hu, hu. Zobaczmy tą Królową Mieczy. Może trzeba będzie z kimś szczerze porozmawiać, być może trzeba będzie kogoś zwolnić, być może trzeba będzie rzucić wypowiedzeniem, a być może trzeba będzie powiedzieć swoją prawdę komuś, kto Wam gdzieś tam pięty skrobie. As Mieczy, zdecydowanie, prawda, szczerość. Król Buław, bycie odważnym w swoich działaniach, podążaniu w kierunku prawdy. No i mamy diabła, no i mamy piątkę mieczy, ale mamy też śmierć i mamy cesarzową. Kochani, przede wszystkim, jeżeli wewnątrz Was coś Was blokuje przed pójściem w jakimś nowym kierunku, przed stworzeniem czegoś, co jest dla Was ważne, co jest dla Was inspirujące, jest to na poziomie jakiegoś lęku i obawy przed przegraną. Bardzo mocno tu widzę, kochani, że właśnie to jest z poziomu ego, z poziomu jakichś ran, z przyszłości i czas, kochani, się od tego odciąć, bo jakieś nowe początki czekają na Was, aż ruszycie w drogę i aż zasiejecie jakieś nowe ziarna, ale też, kochani, może to być związane właśnie z jakąś propozycją, że tu jest, kochani, jakaś propozycja, którą demonizujecie, że ta osoba to w ogóle, o Boże, tutaj będzie jakaś masakra, że Was wyroluje i nie wiadomo co, a tymczasem ja widzę, kochani, że Wy macie po prostu zaufać, zaufać. Oczywiście, prawda, informacje, ważne aspekty są, jak najbardziej. Kierowanie się logiką, poznanie wszystkich faktów, informacji i tak dalej jest ważne. Ale tutaj, kochani, nie ma czego się bać. Jedyne, czego się macie bać, to własne ego i własne ograniczenia, własne lęki, które mogą Was tutaj zbić z tropu. I dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo oczywiste. Oczywiście, kochani, dla części z Was możecie tu mieć jakieś zazdrosne osoby, bo idziecie w jakimś nowym kierunku z odwagą, będziecie stawiać jakieś granice, ale też odcinać się od czegoś, co nie służy i będziecie ruszać w jakimś nowym kierunku tutaj właśnie z tą odwagą i z takim pewnością, że to jest coś nowego. I pojawią się jakieś zazdrosne teksty, pojawią się osoby, które będą tutaj szydzić, pojawią się osoby, teraz wielka pani, wielki pan, czy cokolwiek, bla, 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 ale to są zazdrośnicy i takimi osobami się nie przejmujemy, zostawiamy ich w tyle, ponieważ, kochani, tu się rodzi energia cesarzowej, czyli bardzo potężna energia manifestacji, przyciągania i obfitości, która pochodzi z Waszego wnętrza. Czas wkroczyć, kochani, na tą ścieżkę, czas przyjąć jakąś propozycję, czas otworzyć się na jakieś działanie, które uwolnić się właśnie od tego, co Wam nie służy. No i właśnie otworzyć swoje serce cały czas na coś nowego, mimo lęków, mimo jakichś takich obaw, ale trzeba pozbyć się iluzji i podążać za głosem intuicji, bo to jest coś, w co warto zainwestować, zdecydowanie. Rada, 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 siła, masz w sobie siłę, masz w sobie odwagę, masz w sobie pewność siebie, masz w sobie nieskończone możliwości, więc działaj. Idź za głosem serca. Być może otwórz serce na kogoś, ale to jest też czas zbliżenia się. Kochani, dobre inwestycje w miłości, ale też dobre inwestycje w jakimkolwiek partnerstwie, współpracy. To jest ktoś, kto daje Wam, doda Wam siły, to jest ktoś, w kogo warto zainwestować, to jest czas jakichś nowych przygód z partnerem, z partnerką, z nowymi osobami, z nowymi współpracownikami, kontrahentami i tak dalej. No, kochani, się dzieje, naprawdę. Także tutaj dwie siły wyszły, dwa razy nieskończone możliwości przy tym partnerstwie, więc czas otworzyć swoje serce na to, co przychodzi do Was i czas, mam wrażenie, że tutaj właśnie wejść po tych schodach, tak? W tej pięknej właśnie sukni, czy w czymkolwiek tam jesteście. Pozwólcie sobie na to, żeby wspiąć się po prostu wyżej. Pozwólcie komuś też, żeby poprowadził Was wyżej. Takie też mi przychodzi do głowy słowo. Okej, okay, strzelce, pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od aniołków na te właśnie Wasze pytania. 1, 2, no i 3. Mamy to. Odpowiedź numer 1 brzmi: klarowna komunikacja. Odpowiedź numer 2 brzmi: dobrobyt. Pięknie. I odpowiedź numer 3 brzmi: kompromis. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego życzę, powodzenia i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.